Osoby, które widzą u siebie, że z tym alkoholem jest coś nie tak u nich, bardzo często podejmują próby ograniczania picia. Oczywiście są to próby nieudane. My często jako otoczenie nie wiemy, ale ktoś, kto sam próbuje i nie widzi tego, i nie może tego zrobić, i nie może ograniczyć, czy częstotliwości, czy ilości spożywanego alkoholu i próbuje tego. To znaczy, że on sam zauważył, że coś jest nie tak. Bardzo często tak jest, że ktoś wypił, coś tam narozrabiał, no i potem sobie zakładał, że już nie wypije, że nie będzie, że tyle nie wypije, albo jakiś okres czasu sobie założył, że nie będzie pił. I okazuje się, że nie wytrzymuje. Czyli okazuje się, że człowiek nie jest w stanie no jak w jakiś sposób realizować swoich własnych prób ograniczania tego swojego picia. I to też jest kolejny sygnał, który świadczy o tym, że spożywanie alkoholu wymyka się człowiekowi spod kontroli. Też takie znamienne dla osób, które już są coraz bliżej uzależnienia albo już są uzależnione, to jest to, że bardzo nie lubią na temat picia rozmawiać. Są wtedy bardzo drażliwe, czasami nawet agresywne. Kiedy ktoś im zwraca uwagę, kiedy ktoś mówi, że przesadzasz, kiedy ktoś próbuje ograniczyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli to też jest dość znamienne, że osoba, która już ten problem ma, albo która już jest bardzo blisko tego problemu, unika wszelkich rozmów na temat picia. Ucieka od tego. Dość znamienne jest u osób, które są na drodze do uzależnienia, jest to, że te osoby, które dotychczas pijały alkohol wyłącznie w towarzyskich sytuacjach, zaczynają pić samotnie. No, gdzieś tam wieczorem się naleje lampkę koniaku, czy wypije się jedno piwo, czy drugie piwo. Także jeżeli zaczynasz już sam pić, niektórzy mówią, bo lubię. To nie jest kwestia tego, czy się lubi smak alkoholu, czy nie, bo jest niewiele takich osób, które smak lubią. Natomiast więcej osób jest takich, które lubią wypić dlatego, że ten alkohol coś ci robi, coś ci zmienia. I wtedy nie będziesz czekał na jakąś okazję, tylko jeżeli chcesz sobie poprawić samopoczucie, sięgasz, wypijasz i później zasypiasz, prawda? Niby lepiej, ale mniej zdrowo.